p24.pl. Zaobserwuj nas, zostaw reakcję i bądź na bieżąco. Wartość tej nieruchomości została ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 251 800 zł i do tej ceny zostanie doliczony podatek VAT, ponieważ działka jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Z uwagi na fakt, iż nieruchomość jest zbędna do realizacji celów publicznych i zadań własnych gminy, uzasadnione jest wyrażenie zgody na jej sprzedaż w formie przetargu. W imieniu pana burmistrza proszę o podjęcie przedstawionej uchwały. Dziękuję. Proszę bardzo opinię odpowiednich komisji. Komisja Finansowo-Gospodarcza. Komisja Finansowo-Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała projekt omawianej uchwały. 9 radnych było za, przeciwnych 3, wstrzymujących się nie było. Dziękuję. Dziękuję. I Komisja Infrastruktury Miejskiej. Opinia Komisji Infrastruktury Miejskiej negatywna. 0 głosów za, 4 przeciw i 5 wstrzymujących. Dziękuję. Dziękuję. Otwieram w tym punkcie dyskusję. Pan radny Adam Kornecki. Dziękuję panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni państwo. Na obydwu komisjach głosowałem jednakowo przeciw. Uważam, że w tym miejscu nie powinno się wpuszczać biznesu. Jeżeli ktoś bierze udział obecnie na pochówkach na cmentarzu centralnym, wie, czy jak to wygląda. Tylko że na cmentarz centralny to była inna sytuacja, bo tam się cmentarz przybliżał do zabudowań. Obecnie tam nie ma przy cmentarzu południowym żadnych zabudowań i jeżeli wpuścimy biznes, to może być taka sytuacja, no nie wiemy, kto kupi tą działkę. I tu jak pisze się usługi kamieniarskie czy inne, no będzie pochówek i zakład nie będzie przerywał produkcji swojej działalności i na cmentarzu centralnym jest też taka sytuacja, że jest w kaplicy ceremonia pogrzebowa, no i zakład nie od czasu do czasu też pracuje. Na obszarze tym nie ma żadnych mediów i teraz jeżeli sprzedamy, o ile rada się na ten krok zdecyduje, kto będzie ponosił koszty do prowadzenia mediów, jeżeli by jakiś przedsiębiorca uzyskał pozwolenie na budowę i będzie występował do miasta o dostarczanie mediów? Kosztem małego parkingu będziemy musieli stworzyć dojazd do tego zakładu. Jeżeli jest większy pogrzeb czy uroczystości Wszystkich Świętych, każdy wie, jak wygląda sytuacja. Cała ulica u stronie do zjazdu na ogródki działkowe jest po prostu zajęta pod parking. I nawet mieszkańcy, którzy mają prywatne działki, to też po prostu no, mają taką sytuację, że im auta stawiają, bo istniejący parking jest za mały na potrzeby na tą chwilę istniejącego cmentarza. A cmentarz ten jest po prostu, coraz więcej jest na nim pochówków, bo na posadzie już nie ma nowych pochówków, na cmentarzu centralnym również i praktycznie jest to na Olchowcach i na cmentarz południowy dwie nekropolie, które mają perspektywę na dłuższy czas. Czy dzisiaj ktoś sobie wyobraża, że składa przedsiębiorca wniosek, żeby mu sprzedać teren w pobliżu cmentarza centralnego? Kiedyś też ta decyzja będzie skutkowała na długie lata, jeżeli ten teren się dzisiaj wyzbędziemy. Miasto zleciło opracowanie projektu kaplicy cmentarnej na cmentarzu południowym. Jeszcze nam pan burmistrz nie prezentował, jak ta kaplica będzie wyglądać, jaki tam będzie układ pomieszczeń. I w którym miejscu i właśnie jaka to będzie odległość od tej planowanej kaplicy. Czy możemy sobie pozwolić na to, żeby biznes zakłócał uroczystości pogrzebowe, bo dla tych pieniędzy, wiem, że pieniądze są ważne, ale chyba nie najważniejsze w tej lokalizacji. Dalej będę głosował przeciw, bo uważam, że powinniśmy najpierw wtedy odbyć dyskusję, co my, jak my chcemy zagospodarować istniejące otoczenie cmentarza. A tu się o tym jeszcze nie było na ten temat dyskusji.
jak będziemy zagospodarowywać miejsce wkoło cmentarza, a już jest projekt, żeby tam wpuścić po prostu prywatnego przedsiębiorcę. Nie wiadomo właśnie, jaki to będzie typ działalności. Uważam, że to jest przedwczesne. Teren jest bardzo atrakcyjny i na pewno dzisiaj, nie sprzedając tej działki, nie stracimy, a zyskamy, bo na pewno każdy by z przedsiębiorców chciał mieć działkę w bezpośrednim otoczeniu cmentarza i jeżeli mamy to decydować, to powinniśmy właśnie zacząć dyskusję od tego, jak my chcemy ten teren zagospodarować w obrębie cmentarza, a dopiero ewentualnie decydować się na sprzedaż. Dziękuję, na razie tyle. Dziękuję, proszę bardzo, pan radny Miklicz. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja momencik tylko zainstaluję sobie pendrive'a, bo chcę swoją wypowiedź wspomóc obrazem. Szanowni Państwo, po tych dyskusjach na komisji, które się odbyły, Komisji Finansowej i Infrastruktury, komisji, które te głosy faktycznie były różne odnośnie sprzedaży tej działki przy cmentarzu, przypomniałem sobie o ciekawym projekcie, który zawsze, kiedy przejeżdżam przez Krosno, no, wzbudza taką zazdrość trochę u mnie, że przy cmentarzu można coś fajnego zrobić, można fajnie teren zagospodarować. Wybrałem się do Krosna po to, żeby porozmawiać również i w tym wypadku z wiceprezydentem miasta Krosna, który odpowiada jakby za tą działkę, dowiedzieć się, w jaki sposób oni ten teren zagospodarowali. Państwo wiecie, jak jedziemy tą dawną obwodnicę, teraz to praktycznie przez centrum Krosna, koło pomnika papieskiego, z tyłu jest duży cmentarz i Państwo pamiętacie, macie przed oczami te zabudowania, które są tam tworzone. One wyglądają w ten sposób. Ja porobiłem kilka zdjęć, tak żeby Państwu przypomnieć. Natomiast co w tym jest najciekawszego? Rozmawiałem z prezydentem, mówiłem mu o projekcie, który mamy tutaj na sesji właśnie sprzedaży działki przy cmentarzu. I to, co od niego usłyszałem, zgadzało się z tym, o czym myślałem wcześniej. Otóż powiedział mi jedną rzecz. Mówi do mnie: Sławek, ja bym nigdy działki przy cmentarzu nie sprzedawał. Pytam się: słuchaj, a kto wam zagospodarował ten teren przy cmentarzu? Mówi: to jest nasza inwestycja. To jest nasza inwestycja miejska. Myśmy tą inwestycję zrealizowali. Uwaga, w konsultacji z przedsiębiorcami pogrzebowymi, z przedsiębiorcami, którzy zajmują się usługami i działalnością no, około cmentarza, tak to nazwijmy, zaprojektowaliśmy to, wykonaliśmy i wydzierżawiamy w Krośnie tymi budynkami, tymi budowlami, jakby zarządza miejska spółka, plus tam Wydział Architektury, bo tam jest częściowo to jest podzielone. No i pytanie zasadnicze w tym momencie, no a czy dokładacie do tego interesu? Mówi: nie. Mówimy: na tym zarabiamy. Nasza spółka dzięki temu ma zyski, ma przychody z tej działalności. Mówi: nie możemy sobie pozwolić na to, żeby przy cmentarzu sprzedać działkę, żeby przedsiębiorca, który wejdzie, wybudował coś, co nie pasuje do całej tej koncepcji po swojemu. My woleliśmy zaprojektować tą całą inwestycję, przygotować ją i dzisiaj wydzierżawiamy to przedsiębiorcom. Mało tego, zaprojektowaliśmy my to w konsultacji z tymi przedsiębiorcami. Wszyscy są zadowoleni. Przedsiębiorcy są zadowoleni, miasto jest zadowolone, ale miasto miało pomysł na to. Zgadzam się tutaj z radnym Adamem, który wcześniej powiedział, że nie wiemy jeszcze, jak to ma wyglądać, nie mamy żadnego pomysłu, nie wiemy, gdzie ta kaplica będzie zlokalizowana, w jaki sposób umiejscowiona, a chcemy sprzedawać już działki w przetargu prywatnym przedsiębiorcom, którzy nie do końca będą zobligowani naszym pomysłem na zagospodarowanie tego terenu. Dlatego też, Szanowni Państwo, wydaje mi się, że powinniśmy zacząć od początku właśnie. Korzystajmy z tych dobrych praktyk, które są w innych samorządach. Przykład miasta Krosna tutaj jest doskonałym przykładem. Tak powinniśmy też działać. Może to zabrzmi źle i może
nie do końca jakby takich słów powinienem pewnie użyć, ale te miejsca na cmentarzu, one nie będą się kurczyć, one nie będą kąslać. Ten cmentarz będzie się rozrastał. To jest jedyny cmentarz w tej chwili, gdzie mamy miejsce na pochówki i gdzie tych pochówków możemy dokonywać. I ten cmentarz, nie możemy patrzeć przez pryzmat roku, dwóch, sprzedamy dzisiaj działkę, będziemy mieli pieniądze. Musimy popatrzeć w tym wypadku akurat 5, 10 lat do przodu. Takie decyzje, jakie podejmiemy w tej chwili, one będą miały swoje skutki. Dlatego też wydaje mi się, że dobrze by było, abyśmy pomyśleli raczej o zagospodarowaniu przez miasto tego terenu, o jakimś fajnym projekcie architektonicznym i realizować inwestycje, spróbować pozyskać środki zewnętrzne na to, a potem oddać to faktycznie, niech przedsiębiorcy tam swoje biznesy prowadzą, bo no, wszyscy wiemy, że akurat przy cmentarzu takie punkty jak kwiaciarnie, sprzedaż zniczy, no, jest jak najbardziej potrzebna, tego nikt nie neguje. Natomiast zróbmy to w taki sposób, żebyśmy mieli z tego też korzyści jako miasto. A przykład Krosna pokazuje, że te korzyści są ewidentne. Rozmawialiśmy na komisji finansowej, był prezes SPGM-u, który mówił, że tamten rok był najgorszym rokiem finansowym i spółka będzie miała duże straty. Narzekał na to, że prowizja dla zarządzania spółki nie została podniesiona, że nie dostaje zleceń. Pomyślmy też o tym. To są działania powiązane. SPGM, jak mało kto, nadaje się do takiej właśnie działalności, do zarządzania taką działalnością. Jest jeszcze jeden bardzo ważny argument, o którym nie możemy powiedzieć, że zapomnieliśmy, że nie myślimy. Powinniśmy już dzisiaj pomyśleć o lokalizacji nowego kolumbarium. Tam jest doskonałe miejsce na to. Te miejsca się kończą. To też musimy mieć tego świadomość. Kto to wybuduje? My. Kaplicę też my wybudujemy. Zróbmy to z głową, zróbmy to tak, żeby to miało ręce i nogi. Wydaje mi się, że pozbywanie się tego terenu w bezpośrednim położeniu przy cmentarzu, bo to jest, praktycznie Państwo widzieli na mapie, to jest oddalone parę metrów od cmentarza. Mamy do zagospodarowania miejsce parkingowe. Nie wiemy, gdzie ta kaplica będzie jeszcze zlokalizowana. Zróbmy jeden fajny projekt. Pomyślmy te 5-10 lat do przodu, niech to ma ręce i nogi. Wiecie Państwo, mieszkańcy tego też od nas oczekują. No, społeczeństwo nam się starzeje. No. Na każdego przychodzi w takim momencie czas, kiedy myśli też o tym życiu doczesnym i o tym, gdzie będzie. No, wiemy, że ludzie już za życia, niektórzy sobie pewne miejsca zajmują, myślą o tym, gdzie będą pochowani. I tutaj, gdybyśmy podziałali właśnie w ten sposób, to ma sens. To ma wtedy ręce i nogi. Ja nie jestem przeciwko prywatnym przedsiębiorcom, przeciwko działalności, którą prowadzą, także i taką, ale dajmy im narzędzia do tego. Jeżeli sensownie do tego podejdziemy, to naprawdę będzie coś. Natomiast jeżeli sprzedamy, to tak naprawdę pozbawiamy się argumentów pewnych do tego, aby z głową to zaprojektować, żeby to było uporządkowane. No, terenu koło cmentarza mamy sporo. Tu z panem naczelnikiem rozmawiałem, mówił mi właśnie o tym, że sporo jest tego terenu. Ale no, szanowni państwo, no, tak jak na każdym cmentarzu, no, ten teren będzie systematycznie zajmowany, będziemy go powiększać. I ta działalność, która miałaby być tam prowadzona, niech ona będzie prowadzona w konsultacjach z nami. My zaprojektujmy tą działalność, zrealizujmy takie zadanie. To jest kilka lat do przodu, a na dziesiątki lat to zostanie. Naprawdę, wydaje mi się, że każdy z nas powinien jednak popatrzeć krok w przód. Oczywiście można mieć inną opinię, ale ja jestem przekonany co do tego, że powinniśmy to zrobić z głową. I tak jak usłyszałem to od prezydenta miasta Krosna, ja bym nigdy działki przy cmentarzu nie sprzedał. Mówi, to nie jest w interesie miasta. I w tym wypadku też się z nim zgadzam. Oczywiście to, co robi wydział pana naczelnika,
to jest dobra robota, bo wynajdują te działki różnego rodzaju. Państwo widzicie, ile dzisiaj mamy do sprzedaży działek w różnych miejscach. Działki niezagospodarowane, mniejsze, większe, kawałki, zamiany. To jest żmudna praca, którą pan naczelnik ze swoimi ludźmi w dziale wykonuje i bardzo dobrze, i to należy pochwalić. Ale w tym akurat wypadku uważam, że nie powinniśmy jako miasto tej działki sprzedawać. Dlatego też zachęcam Państwa do tego, żeby jednak tego projektu uchwały, tego wniosku burmistrza w tym wypadku nie poprzeć, a jednak żebyśmy ukierunkowali nasze działania na przyszłość i korzystajmy z tych dobrych praktyk, które mamy na wyciągnięcie ręki. Inne samorządy tak w takim wypadku postępują i też zróbmy ten krok do przodu z głową. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo, dyskusja trwa. Pan radny Roman Babiak. Dziękuję, panie przewodniczący. Wysoka Rado, to, że miasto znalazło się w trudnej sytuacji finansowej, że może nam grozić nawet utrata płynności finansowej, że brakuje nam środków na wkład własny, to nie upoważnia ani burmistrza, ani radnych do wysprzedawania wszystkiego w czampu po to, żeby poprawić finanse naszego miasta. Zauważcie państwo ciekawostkę. Radni z komisji merytorycznej i bardziej, która jest kompetentna w sprawach nieruchomości, Komisja Infrastruktury Miejskiej, nikt nie zagłosował za sprzedażą. Co się dzieje? Jedna doba, jeden dzień i ci sami radni głosują w drugą stronę. Jaka to jest niekompetencja? To nie pierwszy raz. Olśnienie? Jedna z radnych nie ukrywała nawet tego, że ma nadzieję, że te środki trafią na wkład własny do inwestycji, za którą po prostu ona stała i forsowała. Proszę Państwa, tak nie możemy działać. Ja zdaję sobie sprawę, że w bardzo trudnej sytuacji jest pan skarbnik. Jest między jakby młotem a kowadłem. Finanse, polityka nie idą w parze. Ja panu współczuję, panie skarbniku, że ma pan stresy, ale wie pan, czasem bronienie czegoś za wszelką cenę to jest po prostu niewłaściwe. Ja panu współczuję i na pewno pan przeżywa. Ja nie zazdroszczę panu tej funkcji, którą pan pełni i na pewno związana jest z wielkim stresem. Ja zastanawiałem się, co bym zrobił na pańskim miejscu. Pomyślałem i też szanowni wnioski, ja bym się desantował z takiego okrętu jako skarbnik miasta. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan radny Kuba Osika. Dziękuję, panie przewodniczący, wysoka rado, panowie burmistrzowie. No, ja rozumiem wszystkie argumenty moich przedmówców. Naprawdę w wielu rzeczach się z nimi zgadzam. Ale mam pewne ale. Ta inwestycja, po pierwsze, tak naprawdę niczego nie blokuje, bo to jest 33 ary. Upewniłem się w tej chwili, to jest tam na wysokości tych krzaczków, jak się przyjeżdża na parking po lewej, skręca się, jest przystanek autobusowy i tak dalej. Nie chcę się powoływać na osobiste traumy i emocje, ale niestety jestem dość częstym gościem tego cmentarza. Od wielu, wielu lat, proszę, i to też na moją prośbę, onegdaj radny Miklicz złożył wniosek w budżecie o zabezpieczenie pieniędzy na zabezpieczenie kaplicy, dokumentacji na kaplicę. Ja już nie chcę się pastwić nad tym, że faktycznie uważam, że jest to jedna z najważniejszych inwestycji relatywnie w stosunku do ceny, najprostsza do wykonania i do zrealizowania, a bardzo trudna dla Sanoczan, bo mówimy o interesie miasta, ale popatrzmy też na interes mieszkańców. W mojej świętej pamięci ciocia chodziła na ten cmentarz wielokrotnie, odwiedzała grupy swoich dwóch synów. Po tym, jak się wysadzało z auta, nie miała gdzie usiąść, schować się przed słońcem, przed deszczem, nie miała gdzie załatwić innych swoich potrzeb. Sytuacja ludzi na tym cmentarzu jest naprawdę dramatyczna. I ja się zgadzam, że gdybyśmy mieli normalne czasy, gdybyśmy mieli czas na to, to moglibyśmy myśleć perspektywicznie, strategicznie i tak dalej. W tej chwili, jak wiemy z poprzednich głosowań, mamy dramat w zabezpieczeniu środków własnych na już przyznane nam dofinansowania. Bądźmy szczerzy, miasto w tej formule, w tym zarządzaniu nie zrealizuje tam żadnej inwestycji. Na chwilę obecną nie ma nawet cienia szansy na to. Natomiast ludzie tam chodzą i ten czas dla nich jest bardzo krótki, bardzo często. I pomyślmy o tych ludziach. Wpuszczenie tam prywatnego kapitału niczym nie zakłóca funkcjonowania cmentarza. Niczym nie zakłóca stworzeniu warunków konkurencyjnych, jeżeli będziemy kiedyś mieli taką sytuację, że będziemy mogli zająć się tym, chociaż ja uważam, że miasto nie jest od prowadzenia biznesu, to od razu mówię.
Ale niczym tutaj nie zakłóca. Jeżeli obawiamy się, że ktoś tam wybuduje, nie wiem, no, spalarnię opon, chyba nie możemy się tego obawiać, bo jest to zapisane jasno w planie, co tam jest dopuszczone, co nie. Mamy też możliwość konsultacji ewentualnie z przyszłym wynajmującym, jak on chce to zagospodarować. Ja nie wierzę w to, nie wierzę w poczucie zdrowej logiki u przedsiębiorców, że ktoś kupi 30 arów, to też nie jest dużo, bądźmy szczerzy. Ktoś kupi 30 arów po to, żeby tam wybudować McDonalda. No, nie ma na to takiej możliwości. Na pewno będą to usługi związane z bezpośrednim zabezpieczeniem tego cmentarza. Po pierwsze, jestem za tym, żeby jak najbardziej dopuszczać prywatny kapitał do spółek w partnerstwie publiczno-prywatnym. Po drugie, uważam, że tam naprawdę nie mamy czasu. To jest największa nekropolia w Sanoku, która będzie się strategicznie rozwijać. I musimy zadbać o tych mieszkańców, którzy tam przyjeżdżają. Biedni ludzie wysiadają z tych autobusów i są zdani na warunki atmosferyczne z dala od wszystkiego. Pomijając już kwestię samej logistyki pochówków w tej chwili, to co mówił kolega Adam, dokładnie, żegnamy się z naszymi bliskimi w kaplicy na cmentarzu centralnym, a później kawalkadą aut musimy przejechać przez czteropasmówkę, bo nie ma żadnego zabezpieczenia, żadnej możliwości stworzenia. Im szybciej stworzymy tam możliwość dogodnego pożegnania się i dogodnych odwiedzin naszych bliskich, tym większy jest interes mieszkańców. Jeszcze raz mówię, gdybyśmy mieli inną sytuację w mieście, gdybyśmy mogli w tej chwili kreować w jakiś sposób, co jest ważne, co nie, no już od kilku lat prosimy o tą kaplicę. Do tej pory nawet nie wiemy, czy ktoś nad tym się pochylił, nikt nam nie przedstawił tego. Popatrzmy na normalnego mieszkańca, który jedzie tam odwiedzić swoich bliskich. Popatrzcie na moje dwie ciocie, które już odeszły z tego świata, ale które odwiedzały tam swoich synów. Ja je tam woziłem, ja to widziałem i naprawdę to nie było fajne. I te warunki, które są w tej chwili na cmentarzu centralnym, to nie są dobre warunki. Wpuśćmy tam prywatnego przedsiębiorcę. 33 ary naprawdę z niczym nas nie zblokuje. A czekając, aż miasto wykona jakiś swój ruch, to my możemy się nie doczekać, żeby tam cokolwiek powstało. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, radny Adam Kurnecki. Dziękuję. Jeżeli ktoś jest na Wszystkich Świętych, to wie, jak wygląda sytuacja obecnie. Realizując tą uchwałę w tej formie, którą nam pan burmistrz proponuje, trzeba sobie zdać sprawę, że będzie mniejszy parking, aniżeli teraz jest. Ten parking, który już jest niewystarczający, bo do tej działki trzeba będzie dojeżdżać, no, nie wiadomo którędy. W pierwszej kolejności to powinno się zrobić, tak jak już to mówiłem, osobną zajezdnię dla autobusów, bo ta, która teraz jest urządzana, wytyczana pasami pomiędzy parkingiem, gdzie parkują auta prywatne i ludzie chodzą i się tam przemieszczają, no to naprawdę to urąga wszelkim przepisom. Po drugiej stronie jest teren, niedużo by chyba kosztowało urządzenie, tylko już dla autobusu, żeby nie kolidowało, żeby ludziom nie przeszkadzało w dojściu do cmentarza i w zaparkowaniu aut. To jest taka pierwsza rzecz. No i dla mnie ta prezentacja, którą tutaj kolega radny Sławek prezentował, przemawia. Rzeczywiście, Krosno kolejny raz jest dla nas takim dobrym przykładem, jak bronić interesów miasta i mieć jeszcze z tego korzyści. Bo jeżeli wpuścimy prywatnego przedsiębiorcę, to nie będziemy mieli żadnego wpływu, co on tam będzie robił. I jeżeli kaplica będzie w bliskiej odległości, no może to zakłócać po prostu te ceremonie pogrzebowe i to będzie skutek na pokolenia, bo to wiadomo, ktoś wybuduje tam, no to już będzie to działało. I wyobrażacie sobie, żeby teraz jakiś prywatny przedsiębiorca taki sam wniosek złożył odnośnie cmentarza centralnego, żeby mu tam odstąpić kawałek parkingu czy z kraju cmentarza pod działalność gospodarczą. No naprawdę, mierzmy cmentarze jednakową miarą. Obecnie obowiązujący regulamin cmentarzy, z tego co wiem, to zabrania ulokowania obiektów handlowych nawet, nie mówiąc o usługowych i produkcyjnych, na terenie cmentarza, na terenie parkingów. Tam się nie wpuszcza po prostu żadnych działalności. Jeżeli tutaj byśmy to zrobili, to pewnie by trzeba było coś tutaj z regulaminem jeszcze zmieniać. Także, bo jest zapis w miejscowym planie, że to jest pod usługi, pod cmentarz chyba komunalny.
bo to jest strefa sanitarna cmentarza. Także za wcześnie jest ta dyskusja. Powinniśmy wiedzieć, co my tam chcemy zrobić w tym otoczeniu i na jakich zasadach i warunkach. I dopiero ewentualnie zastanawiać się, co to będzie, co będziemy tam umożliwiać prywatnym przedsiębiorcom. Bo jeżeli dzisiaj to sprzedamy, to pozbywamy się jakiegokolwiek wpływu i wtedy no, ludzie będą odczuwać skutki dzisiejszej naszej decyzji. Uważam, że powinniśmy najpierw zobaczyć nawet ten projekt kaplicy. Nikt z nas go chyba jeszcze nie widział, bo zleciliśmy jako Rada Miasta. Z tego co wiem, to już chyba on już został opracowany. Pan burmistrz go u siebie trzyma, nikt go nie widział. Może jak na dzień dzisiejszy, Kuba, odpowiadając na te twoje postulaty, dopuściłbym, ale jakieś... Coś tak jak zielony rynek, obiekty nietrwale związane z gruntem. Jeżeli chcą tak koniecznie przedsiębiorcy taką działalność prowadzić, żeby to było z korzyścią dla mieszkańców Sanoka, owszem, wydzierżawić i żeby to było na zasadach obiektów nietrwale związanych z gruntem. Bo jeżeli puścimy to na wolną amerykankę, to będzie to skutkowało naprawdę na długie lata. Proszę bardzo, radny Sławek Miklicz. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, no, ja pozwolę sobie nie zgodzić się kompletnie z moim kolegą Jakubem Usiką w tej kwestii sprzedaży tej działki. No, jako miasto oczywiście nie powinniśmy się zajmować działalnością gospodarczą. To nie jest rola miasta. Tu jesteśmy zgodni. Ale są usługi, są sfery życia społecznego, które miasto powinno i musi kontrolować. Jedną z takich właśnie sfer życia, nad którymi miasto powinno mieć kontrolę, to jest właśnie zabezpieczenie miejsc pochówków, utrzymanie cmentarzy. To jest zadanie samorządu. Dlatego też uważam, że taka forma zagospodarowania, którą ja dzisiaj proponuję wzorem innych samorządów, jest jak najbardziej zasadna. I tutaj no, trudna sytuacja finansowa, na którą powoływał się radny Osika, nie zwalnia nas od myślenia o przyszłości. Ja nie mówię, żeby robić to dzisiaj czy jutro. Projekty można już w zasadzie robić, bo słyszeliśmy, że miasto w tej chwili samo jest w stanie generować jakieś projekty. Czekam na jeden projekt, który został obiecany, ogródka Jordanowskiego na Wójtostwie. Myślę, że w tym roku ten projekt zostanie przedstawiony, koncepcja zagospodarowania. I tak samo powinniśmy w tym temacie działać. I tutaj jest też jakby zgoda z radnym co do jednego, że oczywiście prywatnych przedsiębiorców świadczących tego typu usługi, jak najbardziej oni są tam pożądani, ale weźmy to na swoich warunkach zróbmy. Oni na pewno będą chcieli z tego skorzystać. Pieczemy dwie, a nawet trzy pieczenie na jednym ogniu. Wszyscy będą zadowoleni pod warunkiem, że podejdziemy do tego bardzo rozsądnie, roztropnie i zrobimy to z głową. A ta akurat sfera życia społecznego, te usługi jak najbardziej powinny być kreowane przez miasto. Powinniśmy mieć na to wpływ, jak to wygląda w takich miejscach jak cmentarz. I to nie jest decyzja, jeszcze raz podkreślę, na teraz, na dzisiaj, na już. To jest decyzja na kilkadziesiąt lat w przód. Jeżeli zrobimy to fajnie, jeżeli zrobimy to z głową, wszyscy będą zadowoleni. Mieszkańcy będą zadowoleni, przedsiębiorcy będą zadowoleni i my jako Rada, w moim przekonaniu podkreślam, będziemy mieli poczucie dobrze wykonanej roboty. To jest oczywiście moja opinia i tutaj nie każdy pewnie się z nią zgadza, ale jestem przekonany, głęboko przekonany co do tego, że tak powinniśmy akurat w tym wypadku postąpić z korzyścią dla mieszkańców i dla miasta. Dziękuję. Proszę bardzo, pani radna Sieracka. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja tutaj właśnie znowuż w przeciwieństwie do Sławomira chciałabym poprzeć właśnie Kubę, bo jak najbardziej w żaden sposób z tego co słyszymy teren jest duży i nie wyklucza, jedna inwestycja nie wyklucza drugiej, tej proponowanej przez radnego Sławomira. Tutaj na pewno inwestor, który wejdzie w ten teren, nie wyobrażam sobie, żeby mógł jakąkolwiek inną inwestycję tam utworzyć, jak właśnie związana z
tym, co ten, na ten teren jest przeznaczony, więc zróbmy to właśnie dla mieszkańców, ponieważ miasto, jak tutaj wypowiadają się koledzy, w najbliższym czasie nie ma możliwości stworzenia właśnie takiej inwestycji i właśnie dla mieszkańców pozwólmy właśnie, żeby ktoś stworzył tam możliwość stworzenia takiego punktu, gdzie mieszkańcy właśnie odwiedzając cmentarz będą mogli zakupić czy znicz, czy jakieś kwiaty. Właśnie zróbmy to dla mieszkańców. Bo jak rozmawialiśmy tutaj wcześniej, miasto w najbliższych latach na taką inwestycję sobie na tą chwilę nie może pozwolić. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę radny Kuba Osika. Ja tak już też króciutko postaram się. Zgadzam się z radnym Mikliczem, że to powinno być strategicznie, pięknie, zadbane, wymyślone i w ogóle. I na pewno gdybym był radnym Krosna, to bym tak głosował. Ale właśnie nie jestem radnym Krosna, tylko radnym Sanoka. I teraz problem polega na tym, że nie zgadzam się z tym, że to nie jest decyzja na już. To jest decyzja na już. Nie patrzcie swoją miarą, panowie, bo ja już jestem po 50, więc mogę powiedzieć do was, młodzieńcy, że patrzycie trochę inaczej. Naprawdę popatrzcie poprzez ludzi, którzy korzystają z tego miejsca. I na nich będzie wszystko jedno, czy ta ławeczka, ta toaleta, to miejsce zacienione będzie własnością miasta, czy będzie przy współudziale miasta, czy będzie własnością prywatną. Pierwsze, to nie zakłóca nam żadnej strategicznej decyzji odnośnie tych działek. Mówię o strategicznych decyzjach. Ale już powinniśmy zadbać o tych mieszkańców, którzy chcą w godnych warunkach odwiedzać swoich bliskich. Powtórzę się, ale powiem to jeszcze raz. I problem właśnie polega na tym, co powiedział radny Miklicz, że pieczemy dwie pieczenie na jednym ogniu. Nie, my się tylko za trzy. Właśnie na tym polega problem. My nic nie pieczemy na razie. My na razie bijemy pianę i na razie to wszystko jest w formie mglistej teorii na przyszłość. A to jest potrzebne już. Już powinniśmy piec, a nie zastanowić się, jaki użyjemy składników do tego pieczenia. Bo to jest problem realny dzisiaj. I to, co mówił radny Kornecki, faktycznie nie widzieliśmy, też nie widziałem kaplicy. Tylko, że i tutaj jest pełna zgoda, też jestem za tym, żeby przyspieszyć maksymalnie działania miasta w tym obszarze. Tylko też szczerze, no, jest tam z góry uzgodnione, co tam ma powstać. Nie bójmy się tego, bo wiadomo, że są to usługi bezpośrednio związane z tym terenem. Jeżeli mogą ci przedsiębiorcy prowadzić na tych 30 arach, to nie jest dużo, na tych 30 arach ulżyć jakoś mieszkańcom, to zróbmy to jak najszybciej. Nie ma tam konfliktu drogowego, nie ma tam konfliktu z parkingiem. Ten teren w tej chwili jest zakrzeczonym nieużytkiem. I on jest kontynuacją parkingu, więc nawet nie będziemy musieli tam dociągać żadnych mediów, żadnych dróg i tak dalej. To jest teren przyległy i on naprawdę niczego nie zblokuje. A jeszcze raz mówię, wiem, powtarzam się, wychodzę tu z prywatnych doświadczeń, ale naprawdę na cmentarzu południowym warunki dla odwiedzających są katastrofalne. I z tym się, panowie, zgadzam się z waszą strategiczną wizją i takim strategicznym spojrzeniem na rzeczy, ale działamy tu i teraz. I tu i teraz nie możemy zagospodarować tego terenu dla wygody mieszkańców. Jest taka szansa, pojawią się... Nie chcę w ogóle nawet patrzeć na to, jak poprzez pryzmat ratunku dla budżetu miasta. To jest w ogóle, uważam, wręcz straszne w ogóle, że my... Wiem, że takie argumenty są właściwe, że często tak na to się być może patrzy, ale to w ogóle nawet nie chcę do tego sprowadzać tej dyskusji, bo to jest, to tylko świadczy o sytuacji miasta, nie wracajmy do tego, bo wręcz szkoda. Patrzmy trochę wyżej, patrzmy na interes ludzi, którzy dzisiaj, jutro i na wszystkich świętych odwiedzą to miejsce. I znowu wysiądą, a jedynym miejscem, gdzie będą mogli się schować, będą pobliskie zarośla. I to jest straszne. Dziękuję. I pan radny Maciej Drwięga. Panie przewodniczący, panowie burmistrzowie, szanowni państwo, cieszę się, że wreszcie dyskusja zrobiła się rzeczowa, tak można powiedzieć. Mam nadzieję, że to przypadek, że zrobiła się rzeczowa wtedy, kiedy wyszedł pan burmistrz Matuszewski. To bez przytyków, proszę państwa. No, stwierdziłem fakt. Panie burmistrzu Kornecki, pozwoli mi pan jakby mieć swoją opinię. Proszę?
Panowie, nawet przy takiej sprawie, no proszę panie... Odpuszczam radny. Panu burmistrzowi Kornackiemu, jak zwykle zresztą. Proszę państwa, tutaj wydaje mi się, że kluczowe jest w tej chwili, żeby wypowiedzieli się jednak przedstawiciele miasta, czy faktycznie miasto tam pasuje i w najbliższym czasie, tak jak mówi pani Katarzyna Sieracka, nie ma szans. Po prostu w ogóle w tą stronę nie będziemy patrzeć, bo jednak przecież mamy zaplanowane inwestycje. To nie jest tak, że na wszystkich frontach odpuszczamy. No, proszę państwa, inwestycja wodorowa, inwestycja mostowa, no to przecież to wszystko gdzieś tam przed nami, o nich się mówi i w tym kontekście, jakby w takiej dyskusji, jakby odpuszczenie w takim miejscu, gdzie te środki nie byłyby pewno aż tak wielkie, potrzebne, jak powiedzmy przy takich dużych inwestycjach, no może być dla mieszkańców trochę zaskakujące. Jeżeli faktycznie pan burmistrz Konrad w tej chwili, bo widzę, że zgłasza się do wypowiedzi, powie, że najbliższe, nie wiem, 4-5 lat miasto tam w ogóle nie wejdzie, to pewno nie mamy w ogóle wyjścia. Bo ja przysłuchuję się tu z ciekawością i wypowiedzią tych, którzy się tam najbardziej orientują. Zresztą wszyscy się orientujemy, bo przecież wszyscy tam bywamy i to, co ty, Kuba, mówisz, to no nie trzeba nas do tego przekonywać, jak tam wygląda sytuacja, bo wszyscy wiemy jak. Więc chyba jak będziemy mieć te informacje, to łatwiej będzie podjąć decyzję. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, pan burmistrz Konrad. Panie w początku, chciałbym tak zapewnić, poinformować państwa, że projekt kaplicy pogrzebowej na cmentarzu południowym jest już sporządzony przez biuro projektowe pana Macieja Finika. Myślę, że na najbliższej może sesji, a może na komisjach projektant przedstawi państwu radnym ten projekt. Nie mamy jeszcze kosztorysu. Natomiast no, nie chcemy go sporządzać, bo dzisiaj te ceny są na tyle niestabilne, że jak będzie w zarysie jakieś fundusze będą dostępne na ten cel, to wówczas ten kosztorys sporządzimy. Chciałbym się odnieść do wypowiedzi pana Adama Korneckiego, bo pan Adam Kornecki tutaj ma takie obawy, że jeżeli w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, który Rada Miasta uchwaliła na tym obszarze, są usługi, to później będą problemy z funkcjonowaniem samego cmentarza. To jest takie stanowisko, gdzie pan radny kwestionuje decyzję Rady Miasta Sanoka, bo miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego został uchwalony przez Radę Miasta. Drugi argument, że na cmentarzu centralnym jest zakaz handlu na terenie cmentarza. My tutaj w tym przypadku nie mówimy o terenie cmentarza. Nie sprzedajemy ani ara terenu cmentarza, tylko teren około kilkunastu hektarów, który przylega do cmentarza. Także to zupełnie nie jest porównanie, bo zarówno przecież na cmentarzu centralnym są prywatne nieruchomości, na których takie usługi funkcjonują i nikomu to nie przeszkadza. No jest sprzedaż przy ulicy Brzozowej, kwiaciarnia i sprzedaż zniczów, także to nie widzę tutaj żadnej paraleli w tym przypadku. Co do wypowiedzi pana radnego Sławomira Miklicza, ja bardzo sobie cenię opinię pana zastępcy prezydenta miasta Krosna, tylko nie wiem, czy pan Sławomir zapytał też o dodatkowe informacje, bo ja na miejscu pana Sławomira zapytałbym pana prezydenta, ile ta inwestycja kosztowała. Tutaj pan skarbnik mi podpowiedział, że to była inwestycja rozpoczęta w 2013 roku i miała kosztować 5 milionów złotych. No i zapytałbym pana prezydenta, czy po tych 10 latach te pieniądze krosińskiego podatnika zostały zwrócone w jakiś sposób do budżetu, bo myślę, że z tym może być już większy problem. Raczej miasto tych pieniędzy nie odzyskało. Zatem no jest to taka droga do biznesu dla miasta. Tutaj pan radny mówi, że mieszkańcy od nas tego oczekują. Ja jak widzę przy realizacji tych inwestycji drogowych na Dąbrówce, gdzie tyle milionów poszło, ale tyle jeszcze jest ogromnych potrzeb i na Posadzie, i na Olchowcach, to mam takie nieodparte wrażenie, że jednak mieszkańcy oczekują innych inwestycji niż budowa kwiaciarni i zakładów pogrzebowych przez miasta. Tutaj się też państwo odnosiliście, że to propozycja burmistrza. No nie, drodzy państwo. Zwrócił się do Rady Miasta przedsiębiorca ze swoją ofertą, że chce prowadzić tam działalność. Oczywiście nie możemy tego sprzedać bezprzetargowo i też nie jest wiadomo, czy to ten konkretny przedsiębiorca nabędzie tą nieruchomość, ale mamy do czynienia z ofertą od przedsiębiorcy. I dzisiaj chcemy mu powiedzieć nie, bo my to zrobimy lepiej
sami, bo jesteśmy lepsi od przedsiębiorcy. No ja nie wiem, czy to jest dobry kierunek dla miasta i tutaj też ukłon do strony pana radnego Osiki, że takie realne podejście, bo drodzy państwo, to Rada Miasta tworzy budżet, wiemy jakie mamy inwestycje w najbliższym czasie, wiemy jakie problemy z pieniędzmi po przetargu na wkład własny, także myślę, że dajmy szansę przedsiębiorcy, a to jest tylko 30 arów. Tam jest około 15 hektarów, gdzie miasto, jeżeli będzie miało takie ambicje, może również realizować inwestycje. Ale na dzień dzisiejszy, bo tutaj też jest informacja, miasto Krosno zrealizowało tę inwestycję 100%, taki jest komunikat tutaj prasowy, ze środków własnych miasta. Czy my w budżecie znajdziemy 5 milionów, a to było 10 lat temu, kilka milionów czy 10 milionów na tego budowę tego typu obiektów bez dofinansowania zewnętrznego? No, odpowiedź wydaje się jednoznaczna. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Miklicz. Pan radny był wcześniej przede mną. Patrzę tu na zgłoszenia. To ja się zgłaszał, tak. Pan radny Kornecki, jeśli tak. Bo... Dziękuję. Ja chciałem zauważyć, że na ulicy Brzozowej jest jeden pawilon ustawiony po prostu na... niezwiązany trwale z gruntem i jeżeli pan ten przykład powołuje, to jeżeli by miasto w takiej formule chciało tam wpuszczać usługi, to oczywiście dopuszczam taką możliwość. Ale tutaj 33 ary to naprawdę, to jeżeli ktoś kupi, to nie pod jedną budkę handlową. I przykład cmentarza centralnego pokazuje, że na znacznie mniejszej działce można prowadzić działalność gospodarczą, która koliduje z istniejącym cmentarzem i kaplicą. Także nie mówił pan również, kto poniesie koszty, jeżeli będzie to większy obiekt i my doprowadzenia do niego mediów. Czy nie będzie później tak, że przedsiębiorca, który kupi działkę, otrzyma pozwolenie na budowę, wystąpi do miasta, żeby mu doprowadzić te media i kto wtedy te koszty będzie ponosił. Także dużo jest tutaj niewiadomych, bo łatwo jest sprzedać, tylko później się zaczynają schody, bo nie wiemy, co tak naprawdę tam powstanie i jakie oczekiwania będzie miał przyszły nabywca do miasta. I tak samo z dojazdem. No i dużo jest, to naprawdę temat jest nieprzedyskutowany, bo przedsiębiorca złożył wniosek, a nie jest właśnie tak, jak pan burmistrz zauważył, powiedziane, że on ten przetarg wygra. Może wygrać całkiem inny przedsiębiorca z innymi oczekiwaniami od miasta i z innymi planami na zagospodarowanie tej działki. I może być tak, że my wtedy poniesiemy większe konsekwencje, aniżeli korzyści ze sprzedaży tej działki. Dziękuję. Pan burmistrz chciał od razu odpowiedzieć, tak? To panie radny Sławku. Ja chciałbym zapewnić, że w tego przypadku komercyjnych inwestycjach miasto nie będzie uzbrajać tej nieruchomości. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu wody, odbioru, odprowadzaniu ścieków umożliwia, żeby inwestor w takim przypadku w drodze porozumienia ustalił te zasady z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym, a w tym przypadku jest Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Z pewnością będzie to obowiązek po stronie inwestora. Dziękuję. Proszę, pan radny Miklicz. Panie Przewodniczący Skarado, Panie Burmistrzu, oczywiście przekazywanie, jakby porównywanie tej kwoty inwestycji, która była w Krośnie do tego, co ewentualnie miałoby miejsce w mieście Sanoku, jest po prostu niefortunne, dlatego że tamta inwestycja, panowie zapewne, mam nadzieję, doskonale wiecie, to nie tylko same te budynki, tylko zagospodarowanie całego tam terenu przy pomniku papieskim i tak dalej, to jest zupełnie inna bajka. To w ogóle o kwotach tutaj, porównywanie tych kwot do potencjalnie hipotetycznej kwoty takiej inwestycji w naszym mieście jest, no nie ma sensu, nie? To trzeba sobie wprost powiedzieć. Nie wiem, ile taka inwestycja miałaby kosztować miasto. Pewnie wymagałoby to jakiejś analizy. Nie sądzę, żeby taka inwestycja przewyższała samych takich zabudowań, powiedzmy sobie, kwotę miliona złotych na dzień dzisiejszy. To tak mi się wydaje. Ale to tak zrzucam jakby tylko i wyłącznie ze swojej intuicji, a nie jakiejś takiej wiedzy dokładnej, bo to by wymagało przeanalizowania. No jedno jest pewne, to o co pytał pan radny Drwięga. Jest projekt kaplicy i tą kaplicę będziemy musieli wykonać, czyli miasto już w tej chwili ma zamiar
tam inwestować. No już jakieś koszty zapewne ponieśliśmy w związku z projektowaniem tej kaplicy, więc zaprojektowaliśmy to po to, żeby tą kaplicę realizować. Teraz w mojej opinii, w moim takim poczuciu no, dobrze zaplanowanej roboty, trzeba by było doprojektować kolejne jakby elementy architektoniczne tego cmentarza, żeby one stanowiły spójną całość i żeby to miało taki sens logiczny. Naprawdę nie mam nic przeciwko sprzedaży działek, które są nam zbędne. Natomiast no, jest to miejsce charakterystyczne. No, trzeba jednak podejść tak troszkę inaczej do sprzedaży takich terenów. Może, szanowni państwo, może długoletnia dzierżawa na ten moment byłaby rozwiązaniem akceptowanym dla większości. To tak w trakcie tej dyskusji mi przyszło do głowy. Być może byłoby to lepsze rozwiązanie niż sprzedaż, bo wtedy zawsze mamy w przyszłości ewentualnie wpływ na to, co tam będzie zlokalizowane i w jaki sposób. Wydaje mi się, że mój pomysł na to, ten, który przedstawiłem, a to nie jest mój, bo to jest korzystanie jakby z tych dobrych praktyk, o których wcześniej wspomniałem, z innych miast. To jest tylko jakby sięgnięcie do materiałów źródłowych i do tej wiedzy, którzy inni tak naprawdę nam dają na tacy. Wydaje mi się, że to jest, że to byłoby dobre rozwiązanie. Oczywiście do tego trzeba chęci i takiej perspektywicznej, takiego perspektywicznego myślenia o tym, jak chcemy tym terenem w przyszłości zarządzać, mając wiedzę o tym, że ten cmentarz będzie się, bo pan Buryś mówi, że dzisiaj nie jest to sprzedaż działki na terenie cmentarza, ale szanowni państwo, no, za 30, 40, 50 lat to będzie praktycznie teren cmentarza. No, tak trzeba to sobie powiedzieć. Więc wydaje mi się, że akurat ta wizja, którą tutaj jakby przedstawiłem, no, ona jest dobra. Państwo wszyscy uznacie, czy w tym kierunku należałoby iść, czy jednak w innym. Ja czułbym się z tym źle, gdybym nie podzielił się z Państwem swoją opinią na ten temat i swoją wizją tego miejsca na przyszłość. Mam nadzieję, że przynajmniej wzbudziłem taką refleksję. Zresztą to, co wspomniał radny Drwięga, też jest tu istotne. Mamy merytoryczną dyskusję na ten temat, wymieniamy się argumentami i niech tak zostanie, no, a decyzję każdy z Państwa będzie podejmował sam. Dziękuję. Pan radny Osika. Dziękuję po raz kolejny. Spróbuję przekonywać moich kolegów. Pewnie dzięki naszej dyskusji większość radnych wyrabia swoje też tutaj zdanie, więc pewnie dlatego ta dyskusja jest ważna. Wszystko mi jedno, kto doprowadzi media. Ważne, żeby mieszkańcy mieli tam media, bo te media nie są dla tego przedsiębiorcy czy dla Urzędu Miasta. Te media będą służyć ludziom, którzy będą to miejsce odwiedzać. Fajnie, że ustawa tak reguluje, że świadomość przedsiębiorcy, ktokolwiek by nim nie był, musi być taka, że wie, że tego typu rzeczy są po jego stronie. Cieszmy się tylko, żeby byli przedsiębiorcy, którzy słysząc to, chcieliby zainwestować takie pieniądze w tamto miejsce i naprawdę nie wierzę w to, że zainwestuje w coś, co będzie się kłóciło harmonijnie z miejscem, z okolicą. Kwestia czasu. W zasadzie właśnie tu jest kwestia braku czasu tak naprawdę. To cały czas do Was mówię, że to się dzieje tu i teraz. Te warunki na tym cmentarzu są tu i teraz. Czekając, czy wybudujemy kaplicę, czy doprojektujemy do kaplicy jeszcze część gastronomiczną, nie wiem, usługową i tak dalej, to są wszystko rzeczy, które wymagają długiego czasu. My po 3 latach usłyszeliśmy wreszcie od pana burmistrza, co mnie bardzo cieszy, aczkolwiek niepokoi również, że trzeba było 3 lata na to, że wreszcie może zobaczymy projekt samej kaplicy. Więc generalnie naprawdę ten czas nam ucieka. Gdybyśmy mieli naprawdę w tej chwili, no będę pewnie złośliwy, ale gdybyśmy mieli w tej chwili rozmawiać o tym, gdzie wybudujemy lądowisko dla małych samolotów, to pewnie byśmy mogli sobie dyskutować na ten temat. Ale te problemy, które tam są na tym cmentarzu, są aktualne w tej chwili. Dlatego jeżeli są tylko przedsiębiorcy, ja się modlę wręcz, to nie jest nadużycie z mojej strony, ale naprawdę trzymam mocno kciuki, żeby tych przedsiębiorców było jak najwięcej. Żeby oni jak naprawdę chcieli w ogóle w tym terenie cokolwiek zrobić, bo miasto, bądźmy realistami, tego nie zrobi w najbliższym czasie, ani nawet w tym późniejszym od najbliższego. Więc naprawdę, jeszcze jedna ważna rzecz. Patrzę na mapę, na geoportal. To są te krzaki strony Potoku Połowieckiego. Panie Sławomirze, zapewniam, że cmentarz będzie się rozwijał dokładnie we wszystkich pozostałych kierunkach, a nie w stronę Potoku.
to już sanitarne rozwiązania to zapewniają, że dokładnie, o, to jest tu, a tu jest potok, więc akurat w tą stronę nie będzie szło. To będzie szło tak, o, dokładnie w każdym innym kierunku, patrzę na skalę, będzie szło dokładnie w każdym innym kierunku, ale dokładnie nie w stronę potoku, a ta inwestycja właśnie dokładnie w osi potoku. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, pani radna Beata Wróbel. Panie przewodniczący, szanowni państwo, ja mam taką prośbę do pana burmistrza Konrada, żeby odniósł się do sprawy dotyczącej parkingu. Na ostatniej komisji finansowo-gospodarczej przedstawiono nam, że po prawej stronie drogi na cmentarz jest duża powierzchnia, która w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod parking. I pan wspomniał, że ewentualnie przy demontażu płyt na ulicy Dworskiej Kalinowej można by było je wykorzystać i urządzić tam parking. A reasumując, jestem za sprzedażą tej działki, ponieważ uważam, że wokół cmentarza jest tak duży teren, że gdyby miasto chciało jeszcze zagospodarować w inny sposób, jest na to miejsce. Natomiast tak jak powiedział kolega radny Kuba, na to nie ma czasu. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Dywięga, potem pan Burmistrz. Króciutko już tylko. Tutaj wizja roztoczona przez pana radnego Sławomira Miklisza może jest ciekawa i przydatna, ale tutaj jakby realia w tej chwili decydują. Pan burmistrz Konrad może nie taki wprost, ale odpowiedział, miasto nie zajmie się tym terenem w najbliższym czasie, nie ma na to szans. Czyli jakby nie głosując dzisiaj za, zostawiamy to w takiej postaci, jak to w tej chwili wygląda. Nie łudźmy się. Więc ja zmieniałem kilkakrotnie, powiem szczerze, w trakcie tej dyskusji jakby decyzję swoją co do głosowania, ale w tej chwili poprę tą uchwałę, ten projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję. Pan radny Ryszard Kraczkowski. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, panowie burmistrzowie, szanowni państwo, mamy dwie koncepcje. Cieszy fakt, że jest to pierwszy punkt od bardzo dawna, poza tymi, które przychodzą bardzo szybko, gdzie mamy takie same zdanie, którym dyskutujemy merytorycznie i to buduje. Ja oczywiście też zastanawiałem się, jak każdy z państwa, co zrobić, ale jesteśmy w sytuacji, jakiej jesteśmy i mamy możliwości finansowe, jakie mamy. I z tych dwóch koncepcji podzielam tutaj, jeżeli chodzi o koncepcję pana Miklisza, że byłoby to uzasadnione, ale gdybyśmy byli w nieco innych warunkach finansowych. No trzeba się tu uderzyć, może nie uderzyć w piersi, ale trzeba, bo ja też byłem swego czasu w innych kadencjach radnym, że nie udało nam się podjąć tego tematu wcześniej. Rozmawialiśmy o cmentarzach też, o potrzebach innych cmentarzy miejskich, a o tym centralnym to jest pierwsza taka duża dyskusja, o której ja pamiętam. Dlatego do mnie dzisiaj przemawia koncepcja pana Osiki i to, co proponują panowie burmistrzowie, bo tam są potrzebne działania od już. I pomimo tego, że one na tym pierwszym etapie być może będą taką trochę prowizorką o inwestycji tego inwestora, ale jeżeli chodzi o parkingi, to z całą pewnością one ulżą mieszkańcom. Nie martwiłbym się też mediami na miejscu pana Korneckiego, pana Adama, bo media tam, jak będziemy budować kaplicę, też musimy mieć. Także to, na ile nam ta inwestycja potem w doprowadzeniu mediów do naszej inwestycji pomoże, a na ile nie, to się okaże. Niemniej jednak, ja wierzę, że panowie burmistrzowie będą czuwać, jeżeli chodzi o inwestora. Mam nadzieję, że inwestor też będzie rozmawiał z miastem o ewentualnej koncepcji rozbudowy tych usług przycmentarnych, bo wtedy łatwiej mu będzie tam przetrwać dłuższy czas. Bo jeżeli on zrobi taką bardzo brzydką prowizorkę, a my zrobimy później coś ładniejszego, klient idzie tam, gdzie ładniej. Także ja bym się aż tak nie obawiał i tu podzielam zdanie pana Osiki. Nie bójmy się inwestorów, bo to oni nam dają podatki, a ludziom ułatwiają życie. Dziękuję. Dziękuję. Pan burmistrz Konrad, proszę bardzo. Ja bym chciał tutaj do pani radnej Beaty Wróbel potwierdzić to, co mówiłem na komisji. Rzeczywiście miasto po prawej stronie, jak się wjeżdża do cmentarza, jest jeszcze teren niezagospodarowany, a przeznaczony w miejscowym planie zagospodarowany pod parking. Postaramy się go z tych płyt z ulicy Kalinowej, Dworskiej Granicznej w tym roku jeszcze utwardzić takim systemem gospodarczym przy pomocy Miejskiego Zakładu Dróg SPGK. Dziękuję bardzo. Jeszcze pan skarbnik, tak? Proszę bardzo. Panie przewodniczący, jeszcze może właśnie, żeby
poprzeć tutaj wypowiedzi radnych, którzy są w kierunku sprzedania tej nieruchomości. Powiem, że no, praktycznie zawsze się nie zgadzałem tutaj z panem radnym Kubą Wosiką co do jego wypowiedzi. Natomiast w tym przypadku w całej rozciągłości popieram stanowisko pana radnego. Proszę państwa, bo pan radny patrzy realnie. Ja też realnie patrzę na to, że budżety lat przyszłych nie pozwolą na to, żeby sfinansować praktycznie w udziale własnym taką inwestycję, która 10 lat temu kosztowała 5 milionów i to w większości 5 milionów, panie radny, to było wybudowanie właśnie kolumbarium i pawilonów handlowych, bo pozostała część kosztów była związana z rozszerzeniem granic cmentarza o zwiększenie pochówku o ponad 6 tysięcy miejsc, więc w większości koszty dotyczyły tych dwóch pozycji. Szanowni Państwo, przy naszym zaangażowaniu w perspektywie wieloletniej prognozy finansowej w inwestycjach, które tam mamy, po prostu budżetu nie będzie stać na finansowanie takich zadań, które miałyby się pojawić w budżetach na lata 24, 5, 6 czy nawet 7 czy 8. Ja patrzę na to realnie. Dlatego też, jeżeli są takie możliwości dopuszczenia kapitału własnego, inwestycji prywatnych, które takie miejsca zagospodarują, przyniosą nowe miejsca pracy, jak również nowe podatki dla miasta. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, wyczerpaliśmy listę mówców, więc zamykam dyskusję i w tym miejscu chciałem Państwu podziękować za tą dyskusję, która była przykładem takiej modelowej dyskusji, aż się przyjemnie słuchało tego. Żeby tak wszystkie punkty były realizowane, należy sobie tego życzyć. Szanowni Państwo, dobrze. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Zagłosowało 13 radnych. Przeciw 3 i 1 radny wstrzymał się od głosu. W związku z tym uchwała została podjęta. p24.pl. Zaobserwuj nas, zostaw reakcję i bądź na bieżąco.